Korzystając z różnych metod kwantowych, przechodzisz jakby w pracy z podświadomością dwa etapy. Pierwszy z etapów to jest uwolnienie się od starych przekonań, starych emocji i niekorzystnych, nieużytecznych wzorców, które blokują Ciebie i Twoje marzenia. Zajmujesz się podczas tego etapu przede wszystkim tym, w jaki sposób wybaczyć, w jaki sposób uwolnić się od nagromadzonych emocji w ciele, w jaki sposób otworzyć się na coś nowego i jednocześnie poczuć ulgę związaną z przeszłością. Kolejny etap, drugi etap, to jest otworzenie się i kreowanie przyszłości. I tutaj bardzo ważne jest, aby uświadomić sobie, w którym momencie ten etap się pojawia. Gdy już jesteś gotowy na to, aby kreować coś nowego, aby tworzyć swoją przyszłość w teraźniejszości, aby otworzyć się na to, czego pragnę w swoim życiu, należy przede wszystkim skupić się na tworzeniu, na kreowaniu, na wizualizacji i medytacji, czyli poszukiwaniu uczuć, które są związane z przyszłością. To jest jakby tworzenie nowej wersji siebie, wersji, która jest w pełni zsynchronizowana z osobą, z Tobą, z nową wersją Ciebie w przyszłości. Czyli zostawiamy przeszłość, zostawiamy wszystko to, co już do tej pory przerobiłeś, ponieważ przeszłość jest przeszłością. Przepracowałeś emocje, przepracowałeś tematy stare, przepracowałeś stare, nieużyteczne schematy, wzorce. I teraz czas jest skupić się na tym, czego pragniesz. Ta praca powinna być od początku równoczesna, czyli jeśli uwalniam się od starego tematu, jednocześnie kreuję, jakiej pragnę przyszłości. Ale nie zawsze to się udaje, ponieważ dopadają nas emocje, pojawiają się kolejne przekonania, które są do przepracowania. Jednak przychodzi taki moment, w którym już wiesz, w jaki sposób poradzić sobie z pojawiającymi się emocjami. Jesteś na tyle uważny, że wiesz, że należy powiedzieć stop, zmiana, i przekierować uwagę na pozytywne myślenie. I przekierować uwagę, nie wchodząc w dane emocje. W tym momencie nadszedł czas, aby zająć się tworzeniem i kreowaniem przyszłości.